Jesteśmy w Krakowie na konferencji JDD. Moim gościem jest Sławek Sobutka. Witaj, Sławku. Witam. Sławku, powiedz nam, co u Ciebie słychać i co słychać w Bottega? Firma cały czas prężnie się rozwija. Stawiamy na model byłych Marinesów, czyli byli Marines z bliznami z wojen, tak, którzy mogą pomagać zespołom. Startujemy szkołę dla programistów, żeby wciągać ludzi spoza IT. Także dużo, cały czas nowe rzeczy. A kiedy ta szkoła startuje? Już za kilka tygodni. Super. I każdy może rekrutować tam? Zgłaszać swoje... Tak, każdy, kto chciałby wejść jakby na ścieżkę programowania, ponieważ no, jest tak duże zapotrzebowanie na programistów, że to będzie też akceptowalne. Pamiętam, chyba na Fordowie opowiadałeś o tym pomyśle i mówiłeś, że generalnie jesteście w stanie nauczyć każdego podstaw programowania w bodajże 3 miesiące? No, taki przykładowo Java backend developer, który nie robi promów kosmicznych, to jest 6 miesięcy. Super, to powodzenia z tym projektem w takim razie, brzmi to bardzo obiecująco. Natomiast teraz jesteś członkiem naszej Rady Programowej i chciałam Cię zapytać, co zmieniliście w formacie tegorocznego JDD? Przede wszystkim to, co wydaje mi się mocno zmieniło jakby obraz konferencji, to jest poszerzenie Rady Programowej. Wcześniej to było kilka osób, co nam jakby zawężało wizję. Natomiast teraz widać, że te kilkanaście osób to szersza próbka statystyczna, krzywa Gaussa nam się poszerzyła, także przez to zmienił się troszkę profil prezentacji i mniej ludzi siedzi na korytarzach na przykład, także jest, chyba to jest dobry kierunek. A skąd te zmiany? Czy była taka potrzeba, czy po prostu chcieliście odświeżyć formułę? Generalnie wszystkie konferencje jakby zgłaszają to samo, że ta formuła się powoli wyczerpuje i trzeba szukać nowych kierunków na dotarcie do ludzi, którzy już na przykład dużo wiedzą i szukają czegoś nowego, także trzeba się zmieniać. A w takim razie w jakim kierunku chcielibyście rozwijać JDD? Moja osobista wizja konferencji dla programistów jest taka, że w ogóle dlaczego konferencja dla programistów ma być tylko o programowaniu? Tak? Jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, które można pokazać ludziom, którzy mają pewien specyficzny profil, tak? Mają pewną nadwyżkę gotówki miesięcznie prawdopodobnie, mają tej osobowości, która lubi wchodzić do sedna problemu, więc na przykład może ciekawy mogło być dowiedzenie się o tym, jak ćwiczyć, jak się odżywiać, jak żyć zdrowo, gdzie inwestować pieniądze na przykład, jakie są rozrywki dostępne i tak dalej, więc to mogło być taka konferencja, która ustawia trendy, pokazuje możliwości tak szerzej, ogólnożyciowo powiedzmy. To brzmi bardzo obiecująco, mam nadzieję, że generalnie podrzucisz ten pomysł naszej Radzie Programowej. Będę starał się jako członek Rady właśnie coś takiego przemycać. Już na For Developers było kilka prezentacji na przykład o tym, jak siedząc na krześle można w ciągu 3 minut rozluźnić sobie mięśnie, które wspierają kręgosłup, rozluźnić szyję i takie rzeczy, które... To jest popularność uczestników? Akurat za mało wypromowane, ale ludzie, którzy uczestniczyli w tej prezentacji, mieli bardzo dużo pytań. No bo umówmy się, po 30 każdego coś tam gdzieś tam boli, jeżeli siedzi te 8 czy więcej godzin przed komputerem, więc to są takie realne problemy, które są tak samo lub jeszcze bardziej ważne niż konfiguracja Dockera na przykład, czy Monady, bo no, to jest element życia. Tak. Tak na koniec jeszcze zapytam, czego życzyłbyś JDD na kolejne 10 lat? Kolejne 10 lat... Fajnie byłoby, gdyby duży producent baz danych pozwolił użyć słowo Java w nazwie konferencji, no bo w sumie umówmy się, nic ich to nie powinno kosztować. Fajnie byłoby, gdyby prelegentki zgłaszały się, wprowadzić ten pierwiastek trochę inny do ogólnej atmosfery, to byłoby ciekawe. Ja ze swojej strony mam nadzieję, że te wszystkie życzenia Sławka się spełnią i dziękuję bardzo. Dziękuję również.